wiem, że gitowcy często jeździli na Starówkę, bo tam najczęściej tych hipisów było sporo, no i była młocka. Także była rozrywka ogopólna. Hipisi, prawda, dostawali manto, gitowcy wracali szczęśliwi i w ogóle było bardzo fajnie. I teraz ja, będąc młodym człowiekiem, bo miałem może tak zaledwie 10-11 lat, jak sobie przypominam, i mieszkałem na ulicy Brzeskiej, to jest też w Warszawie, to jest między Radzymińską, Targową, jest taka ulica, Bazar Różyckiego jest, jak ktoś był w Warszawie, a jest teraz poza, więc chcę jakoś tak, prawda, kawałek gogli wprowadzić, Google mapy, żeby wiedzieć, jak gdzie to było. Więc z Brzeskiej gitowcy wyglądali naprawdę super. Dlaczego super? Wiecie, poza tym gitosłem wkraczała też moda. I ta moda wyglądała w ten sposób, że gitowiec był bardzo schludny, bardzo elegancko wyglądał, miał bardzo ładną koszulkę, fajne spodenki, tutaj, prawda, zwężane u dołu, u góry tutaj, prawda, rozszerzane, takie, wiecie, najlepiej około 30 cm, 25-30 cm. Spodnie nazywały się Szwedy. Zresztą włosy też były cięte na Szweda, czyli tu były krótsze, z tyłu były długie, buty w szpic, ostry taki, blachy najlepiej jeszcze na samym końcu. To był czysty gitowiec. Kropka. Sprawa załatwiona, nie? I teraz w tej hierarchii, najwyższej hierarchii, byli tak zwani królowie dzielnicy. Oni się wyróżniali tym, że ich tatuaż był też przy lewym oku i przeważnie było wydziargane serce. Wydziargane było serce i te serce było naprawdę widoczne. I oni mieli bardzo, bardzo, bardzo wysoki respekt. No, wiecie, no to tak. To wszystko wyglądało tak jak taka, ja wam powiem, szalona grupa. Jakby to powiedzieć, jakby związana jakimiś takimi mackami mafijnymi, nie? Bo na pewno tą grupą tych wszystkich królów ktoś musiał rządzić, ktoś musiał ich tam ustawiać, nie? Ja nigdy się w to nie starałem się tym zainteresować, ale do czego zmierzam? Dlatego, że później sobie zadawałem pytanie tak naprawdę, skąd to się wzięło, to gitowstwo. No i informacje, jakie tam do mnie docierały, mówili tak, że to pochodziło z więzień. No na pewno z więzień, ale skądś to musiało przybyć, prawda? Więc prawdopodobnie przybyło to z Włoch. Z Italii. Ta cała zaraza, nie? Także ci gitowcy szerzyli naprawdę postrach i w szkołach, na ulicach. W trakcie opowiadań będę wam opowiadał najprzeróżniejsze rzeczy, które naprawdę są, nie są łatwe do wytłumaczenia, bo wiecie, zachowanie się naturalne, no, na przykład wejście do toalety. Chce mi się pić, nie? Bardzo mi się chce pić i chce się napić wody. To ja muszę najpierw sprawdzić, czy wszystkie toalety są zamknięte, główne drzwi zamknąć, prawda? I szybko pić, żeby, broń Boże, ktoś tam nie wszedł, bo jeżeli uchyli nawet troszeczkę tych drzwi, to ten zapach, ewentualnie sam zapach, otwarcie tych drzwi powoduje, że ja już mam krzywo, czyli jestem kiepszczak, jeżeli to gitowiec zobaczy. Jeżeli on to zobaczył, że ja piłem wodę przy otwartych drzwiach, to ja miałem więcej niż przejebane. Ja po prostu byłem już kiepszczakiem. I w tym momencie nikt z grona wszystkich moich kolegów nie podał mi ręki. Tak to wyglądało, no. Głupota, nie? No ale tak to wtedy wyglądało. Więc słuchajcie, czy ktoś miał ochotę pierdnąć, puścić tak zwanego bąka, nie? To najpierw tak rozglądał się i tak, szamie ktoś! Nie, no to tam ktoś ścina kanapkę, nie? Ty wypluj to, bo będę bąka puszczał, albo będę teges, nie? Kleksa walił. No to on szybko to, prawda, brał to w rękę, tam wyrzucał w kąt, a ten, nie szamać! I wtedy poszło, nie? No nie daj Boże, jak ktoś wtedy jadł i przełknął. To miał więcej niż przejebane. Miał po prostu kiepsko. To było chore.
przyznam, że to było chore i tak naprawdę to człowiek to się dopiero czuł dobrze w domu. Bo w domu nie było gitarstwa. Natomiast jak wychodził na ulicę grać w kapsle czy w piłkę, to ta nawijka musiała być, prawda, przestrzegana i broń Boże, żeby to nie wychodziło na jakieś tam boki. Grupą taką, która miała też przegraną sprawę, to byli, prawda, grupa, która przybywała do miasta ze wsi i oni na przykład naprawdę oni w ogóle nie mieli zielonego pojęcia, jak mają się zachowywać. I ich rozmowa polegała na tym, że co drugie słowo to było kurwa, więc oni przeważnie mieli już kiepsko za same słowo. Także ta grupa była eliminowana, była prostowana, była na tyle katowana, wykorzystywana, że cały czas musieli płacić haracz, przynosili jakieś tam pieniądze tym gitom, prawda, gici mieli za co pić, prawda. Później jak mieli ochotę ich okładać, to ich po prostu leli i cały czas coś się działo, nie? No i największą zmorą gitowców była milicja obywatelska, znienawidzona do bólu, która notabene nie przestrzegała zasad na tamte czasy, bo milicja nie była rozliczana tak jak dzisiaj, prawda? Więc praktycznie zrzucenie czapki milicjantowi, czy ewentualnie powiedzenie czegoś, to było, słuchajcie, już tam od 2 lat, z tego co mi wiadomo, do kicia, nie? Więc milicjant też nie przestrzegał norm, jeżeli chodzi o wyrażanie się, więc co drugie słowo to było kurwa i jak on rozmawiał z gitem, to git już nie wytrzymywał nerwowo i miał mu ochotę, prawda, ale jak stawał przed sądem i sąd pytał się, dlaczego oskarżony uderzył? No bo on mi ubliżał, odpowiadał git. A jak to oskarżono mi? No bo co drugie słowo mówił kurwa, to on się wyrażał do mnie, bo on mi ubliżał. Nie mógł powiedzieć kurwa fa? To śmiesznie wyglądało, nie? Wtedy nie było do śmiechu, ale takie były realia. Co oni jeszcze robili? Robili dużo, dużo złych rzeczy, ale to dopiero w następnym odcinku, gdzie wkroczy mój najlepszy, serdeczny kolega z Pragi, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, na pewno mnie czasami ogląda, Szary. Na razie tyle.